Jak to czytasz, to pozdro. Dzięki, Piona. Muzyczka. Dobry wieczór, Mera z Pochoter. Mówi Marta, w czym mogę pomóc? Witam. Witam serdecznie. No, reservation będziemy składać. Słucham, w jakim terminie? 29 do 31. Mhm. Marca. Na jutro do 31. Jutra. Od jutra do 31. Cóż ja tutaj mam dostępnego? Dla ilu osób miałby być pokój? Dla mnie, sam jestem. Mam dostępny tylko pokój familijny, 2 plus 1 albo apartament. A chuj tam, żeby tylko było gdzie się przespać, wie pani o co chodzi. Dobrze, także ja tu sobie już jeszcze sprawdzę cenę. Dwa noclegi dla jednej osoby ze śniadaniem oferta? O, takie śniadania powinny być. No, ze śniadaniem. Ze śniadaniami? No. 1150 za dwie doby. No i fajnie. Jakiś... Czyli to, decyduje się pan? Decyduje się. No, decyduje się. Pasuje mi to. Dobrze. Poproszę nazwisko. Stefan Niedźwiadek. Mailo też się podaje? Tak, i numer telefonu, poproszę. 696. Tak. 325. 7, tak. 723. I poproszę maila. Mailo teraz. Tak. Mailo to mam takie, bo w gry kiedyś grałem komputerowe, to niech się pani nie śmieje trochę, co? Bo będzie śmiesznie z tym mailo. Mhm. No. Słucham. Kuta z kozła. Jeszcze raz? Kuta z kozła. 12. Małpa2.pl. Za szybko pan mówi, proszę wolniej. Tak, żebym ojej, mogła zanotować. Ale mi wstyd jest, dobra no. Kuta z kozła. Kuta z kozła. 12. Mhm. Małpa2.pl. Dobrze, teraz będę potrzebowała numeru karty płatniczej, aby zagwarantować rezerwację. Zadyma. To nieźle, to muszę portfel rozpinać. Potrzebuję, tak, żeby, zwłaszcza, że to jest rezerwacja na jutro, no. Także no, będziemy tutaj potrzebowali numeru karty, dobra, żeby obciążyć tutaj dobra, za pobyt. Bez lipy. Ale śniadania dobre są? Jak najbardziej. Szwedzki stół to jest, nie? Tak. I co tam podają? Jajecznica, paróweczki, coś jest takiego? Jajecznica na zamówienie. To special taki. Tak. A jest service room? Jest. No to fajnie, dobra, daję ten numer karty. Pani pisze. 41. Tak. 21. Tak. 29. Tak. 00. Tak. 04. Tak. 92. 1, tak. 8, tak. 2, 7. I datę, błędny numer karty. Co jeszcze jest? Jeszcze raz poproszę. Ojej, ojej. Katastrofa. 4, 1. Tak. 2, 1. Tak. 3, 9. Tak. 8, 7. Tak. 2, 2. Tak. 0, 0. Mhm. 1, 6. Tak? 2, 9. I data ważności? Data ważności. Miesiąc to jest 10. Tak? Year. Tu pisze 19. Mam odmowę. Czy jest jakaś blokada na karcie do jakiejś kwoty? Jest blokada do kwoty do 500.
na kartę. Jest tylko na wypłaty 5 tysięcy, że można wypłacić z bankomatu. Dobra, No. to zrobimy inaczej. Jeszcze raz poproszę wtedy numer karty. Zrobimy preautoryzację na 500 zł. Tak? Bo to maksymalnie 500 zł jest. No, no, no. I wtedy jutro będzie płatność na miejscu pozostałość, tak? Ale ja dam pani mojego wujka, on to ogarnia i on ma też swoją kartę, no dobra? No to chyba, że wtedy drugą No, kartę. ta, ja już go daję. Witam. Witam serdecznie. Hotel. Tak? Co tam potrzeba? Potrzebowałabym numeru karty. A to młody pokój brał, tak? Tak? Od 29 do 31? Tak, od jutra do piątku. I co tam jeszcze, jakie dane trzeba? Trzeba podać numer karty i datę ważności celem zagwarantowania pobytu. A co pani chce mnie z kasy opierdolić? Proszę nie używać wulgarnych słów. Przepraszam. Co pani chce mnie z pieniędzy ogolić? Takie są procedury założenia rezerwacji, aby zagwarantować pobyt. Zazwyczaj oczekujemy do 3 dni opłacenia pobytu, zwłaszcza, że jest to oferta promocyjna. Z racji tego, że rezerwacja jest już na jutro, więc potrzebujemy gwarancji przyjazdu i opłacenia pobytu. Czyli jest promocja. To jest oferta promocyjna, bezzwrotna. Możemy zrobić troszeczkę droższą. Około 200 zł jest różnica w cenie i wtedy dokonuje się tylko obciążenia za pierwszą dobę, a nie za całość pobytu. Co pani nie powie? To fajnie. To tutaj jest już pokój dla 2 osób, czy co on tam brał? Dla jednej osoby pokój, z tym, że no i akurat nie mamy dla jednej, jest to pokój 2 plus 1. Aha. U mnie też jest promocja teraz. Ale do pojedynczego wykorzystania. U mnie też jest promocja. Wie pani jaka? Nie bardzo mnie to interesuje. No jest promocja. Na ciepłego stolca. Nie będę z panem dłużej rozmawiać. Dziękuję, do widzenia. Promocja jest. Dobra. Promocja jest, kurwa, u mnie też.